dla Platformy, dla pani prezydent, to przed chwilą Andrzej Halicki powiedział, że żółta kartka, ja bym powiedział, że czerwona kartka, dlatego że to w ogóle samo rozpisanie referendum, zebranie tych podpisów, to już było żółtą kartką, a teraz to jest czerwona kartka, dlatego że jakby no, ten wynik jest miażdżący i też jakby to jest powiedzenie, że nie można, prawda, działać w oderwaniu od rzeczywistości, w oderwaniu od społeczeństwa, no bo właśnie bardzo łatwo można władzę stracić. Więc to jest bardzo mocny sygnał i też sygnał do zastanowienia, kogo wystawić w następnych wyborach. To było jakieś ostrzeżenie. No, na pewno już nie będzie wiarygodna, tak jak była pani prezydent, i ta jej zmiana wizerunku też za bardzo wiarygodna nie jest, bo to się dzieje w zbyt szybkim tempie. Jeżeli rzeczywiście popierający Platformę posłuchali premiera, czy prezydenta, czy pani prezydent i nie poszli, tak, no to jednak oznaczałoby to też, że to jest silne poparcie. Oczywiście tutaj nie szedłem w taką interpretację, że wszyscy, którzy nie poszli, to są zwolennicy Platformy, bo tak zdecydowanie nie było. Natomiast też oznaczałoby to, no, że i taki też wynik, tak? Większość przeciwników, że jednak ci wyborcy Platformy po prostu nie poszli, a jest ich dosyć sporo. Także tutaj mi się ta strategia zdała egzamin, która była, ona była dosyć kontrowersyjna, przynajmniej z punktu widzenia państwa w ogóle i z punktu widzenia tego, że i prezydent włączył to, prawda, i premier. Natomiast nie kontrowersyjna w ogóle w wykonaniu pani prezydent Warszawy i ta strategia się sprawdziła. Natomiast też zwolennicy referendum, jakby ci inicjatorzy, mogą mówić o sukcesie, myślę, bo zmobilizowali Warszawę, zebrali podpisy. No i też oni się posługują takim argumentem, który myślę nie jest bez znaczenia, że dzięki temu referendum kilka rzeczy w Warszawie się zadziało, to znaczy pewne sprawy doznały przyspieszenia. No.